Jest piątek, wybiła godzina 17:15. Zapraszam na program Wolne Głosy. A w dzisiejszym programie oczywiście goście. Stefan Krajewski, Koalicja Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Oraz Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pani redaktor, witam kolegę posła i witam państwa bardzo serdecznie. Panowie, dzisiaj w Luksemburgu bardzo duża manifestacja, protest przeciwko wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Pytanie, czy ten głos będzie usłyszany? Czy w ogóle macie państwo takie poczucie, że nasz polski rząd ma już pomysł na rozwiązanie tej bardzo trudnej sytuacji? Jesteśmy już po wyborach. Czekamy na rozwiązania, a przede wszystkim czekają osoby, które pracują w tej kopalni w Turowie, bo to one boją się utraty pracy. Na początek Robert Telus. Oczywiście ten protest ma duży sens. Sens taki, że no, musimy pokazać jako Polacy, że nasze sprawy są bardzo ważne dla nas, dla Polski, dla Polaków. Nie możemy pozwalać na to, żeby jedna sędzia, bo to jednoosobowo sędzia, wydawała takie wyroki, które dotyczą miliony osób. Bo to jest jakby najważniejsza sprawa. Ja jestem przewodniczącym Solidarności i Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego i moi przedstawiciele też tam pojechali. Pojechali po to, żeby po prostu wesprzeć pracowników Turowa, ale nie tylko pracowników, bo tutaj do końca nie chodzi tylko o samych pracowników Turowa. To jest naprawdę dużo szersza sprawa. Bo tak naprawdę, pani redaktor, drodzy państwo, chodzi o globalną sytuację. No jeżeli nasza kopalnia, która jest jedna, Polska tak bardzo szkodzi, to dlaczego nie szkodzą te kopalnie po stronie niemieckiej, których jest tam chyba 4 czy 5? Dlaczego one nie szkodzą? Dlatego to chodzi o to, że jeżeli nam będzie brakować energii, to żebyśmy kupowali od Niemiec. Także to nie tylko dotyczy sprawa Czech, ale to jest sprawa dużo szersza, globalnie dużo szersza. Pani redaktor powiedziała o tym, że no, jesteśmy po wyborach. Ja na to bardzo liczę, że po wyborach nowy rząd, który się ukonstytuuje, naprawdę będzie rozmawiał z Polską, Polska z nowym rządem po to, żebyśmy znaleźli wspólne rozwiązanie. Rozwiązanie, które pozwoli na no, dogadanie tych spraw, które no, są sprawami w jakiś sposób jeszcze niedogadane i żeby się znaleźli wspólny mianownik. Będziemy musieli płacić, bo no właśnie licznik bije. 500 000 euro kary za niewdrożenie środków tymczasowych dziennie, panie pośle. Te pieniądze już liczycie, czy nie? Nie będziemy płacić. Na pewno strona polska nie będzie tych pieniędzy płacić. Nie będzie zatrzymać kopalni Turów. To są sprawy narodowe nasze, polskie i musimy o nie walczyć bardzo mocno. To pokazuje, że to jest walka... Bardzo mocna walka w Unii Europejskiej. Tak naprawdę Unia pokazuje, że tak naprawdę Unia jest krajem niedemokratycznym, bo nie może być taka sytuacja, tak jak już powiedziałem, że jedna sędzia wydaje taki wyrok, który no, działa na, znaczy działa, oddziałuje na tak wielką sferę, na tak wielu ludzi. Widać teraz te zdjęcia, że pojechało naprawdę wiele Polaków. O proszę bardzo, flaga Solidarności Rolników Indywidualnych. Ja się bardzo z tego cieszę, że tutaj Solidarność jedna i druga stanęła ramię w ramię. Tylko, że z Trybunału Sprawiedliwości raczej nikt z przedstawicieli nie wyszedł do manifestujących. Później było przejście pod stronę czeską i tam właśnie ambasador wyszedł do tych manifestujących, ale Trybunał... To też pokazuje, pani redaktor, drodzy państwo, to też pokazuje właśnie tą butę Unii Europejskiej. Tak naprawdę, to zobaczcie, od samego początku przyjrzyjmy się tym zasiekom, które były złożone dzisiaj. To było też takie no, symboliczne, bo to pokazuje... że tak naprawdę strona brukselska, Unia Europejska w jakiś sposób się obawia Polaków. To nie chodzi o burdy, to nie chodzi o awantury. Tylko tak symbolicznie pokazane wyjechanie czołgami przeciwko pokojowej manifestacji, demokratycznej manifestacji. I oni mówią o łamaniu prawa w Polsce. Oni mówią o tym, że nie ma demokracji w Polsce. Zapytajmy zatem Stefana Krajewskiego, jakie ma również zdanie na ten temat. Panie pośle, pan widzi tutaj szansę na jakiekolwiek porozumienie w kwestii właśnie tej kopalni w Turowie, bo jednak no, to już przedłuża się trochę. Te rozmowy się wydłużają zdecydowanie, trwają one za długo. W wymiarze wizerunkowym, rzekłbym nawet propagandowym, to pojawienie się przedstawicieli Solidarności, przedstawicieli Polski w Luksemburgu ma na pewno znaczenie, natomiast w wymiarze prawnym to nic nie zmienia, bo tutaj trzeba tych rozmów i ze stroną czeską. Właśnie skończył się już w tej chwili czas na odkładanie, bo wcześniej rządzący mówili, że nie mogą nic zrobić, bo to przed wyborami, to nie ma chęci do dialogu, więc czas rozpoczyna się nowe otwarcie i to jest ten czas, kiedy trzeba rozmawiać. Trzeba też szukać rozwiązania w samej Unii Europejskiej, w instytucjach, rozmawiać. No tutaj to, że ale czy zapłacimy, pan też nazwie czy nie zapłacimy. Tę karę 500 000 euro dziennie to jest przesadzona kara, którą chce nałożyć na nas sędzia Laboratka, czy nie? W ogóle nie powinniśmy dopuścić, żeby to było rozstrzygane przed TSUE. Powinniśmy tak rozmawiać z Czechami, żeby do tego nie doszło, bo dzisiaj możemy się obrażać na wyrok, tylko ten wyrok funkcjonuje. On w wymiarze prawnym jest i teraz musimy się tutaj jak najszybciej próbować domówić i szukać rozwiązania, bo to, że my dzisiaj wyrazimy sprzeciw, oczywiście, że też się nie godzimy na to, żeby wstrzymywać, bo to nie tylko miejsca pracy, ale też tutaj i wydobycie z jednej strony węgla, z drugiej strony energia, która zabezpiecza chyba 7% zapotrzebowania energii w Polsce, to Turów. No to tutaj bardzo ważna rzecz w momencie, kiedy zbliża się zima, więc nie możemy dopuścić do tego, żeby to zostało wstrzymane wydobycie czy praca elektrowni, ale z drugiej strony też ten licznik, tak jak tutaj pani redaktor i poprzednik mówi, i bije i no trudno będzie powiedzieć, że my się z tym nie zgadzamy, bo trzeba doprowadzić do tego rozstrzygnięcia, żeby ta kara była cofnięta, bądź w tym momencie jak najszybciej dogadać się, żeby jak najmniej tych kar zapłacić, bo każdy kolejny dzień te kwoty zwiększa. Panowie, kolejna ważna sprawa i kolejny temat, który dotyczy oczywiście pieniędzy i bardzo dużych pieniędzy. Przyjęta rezolucja, ponad 500 euro parlamentarzystów było za przyjęciem, ponad 140 przeciw. Między innymi Radosław Sikorski, o którym bardzo głośno w ostatnich dniach był za przyjęciem tej rezolucji. Kto w końcu nie chce tych pieniędzy z Unii Europejskiej? Kto nie chce dogadać się z Unią Europejską? Radosław Sikorski zrobił na złość PiS-owi, czy nie? Robert Telus. Oczywiście, że to jest skandaliczne i to, co się stało w Unii Europejskiej, pokazuje, że nasza opozycja, no i tutaj ubolewam, mówię o tej szerokiej opozycji, tutaj panie pośle, mówię też o pana partii, no poszła bardzo daleko, bo głosując za tą rezolucją, która nie ma podstaw prawnych, która nie jest prawem też, nie jest prawem, ale głosując za tą rezolucją i jeszcze głosząc takie hasła, żeby nie dać Polsce środków, bo niejednokrotnie w tych wypowiedziach, które były w Brukseli, w Strasburgu to chyba było, nie w Brukseli, ale no w Unii Europejskiej na tej debacie, te wypowiedzi, które były przeciwko środkom, to naprawdę to nie były środkom dla Prawa i Sprawiedliwości czy dla rządu, tylko to są środki dla Polaków. I głosowanie przeciw, no to jest naprawdę zdrada Polski. Ja bardzo mocno używam tu słowa zdrady i ktoś może czuć się oburzony, no ale jeżeli ktokolwiek działa na niekorzyść Polski, albo przeciw Polsce, wbrew polskim interesom i uwaga, mówię tu o posłach, którzy zostali wybrani przez polskich wyborców, którzy tam reprezentują Polaków. Jeżeli oni głosują przeciwko tym środkom dla tych samych Polaków, którzy na nich głosowali, to jest zdrada. To jest konkretna zdrada. Ja słuchając tej debaty, naprawdę miałem nieodparte wrażenie, że wróciła targowica. I Stefan Krajewski. Panie pośle, zdrada czy nie? Kto nie chce tych pieniędzy? Dokładnie. Zgadzam się z panem posłem, że to jest zdrada i działanie wbrew interesom polskim, działanie rządu Prawa i Sprawiedliwości. No. Dlatego rezolucja... Rządu Prawa i Sprawiedliwości? Tak. A w jaki sposób to jest zdrada rządu Prawa i Sprawiedliwości? Rezolucja, która mówi, że pominiemy rząd i można pieniądze dać beneficjentom ostatecznym, czyli tym, którzy czekają, samorządom, przedsiębiorcom, rolnikom, to właśnie jest jedyne rozwiązanie, które będzie dawać gwarancję, że pieniądze do do Polski popłyną, a rząd Prawa i Sprawiedliwości musi się zastanowić nad swoim działaniem, bo to rozstrzygnięcie 500 do 100 pokazuje, tak jak opowiadali, że większość krajów członkowskich jest, popiera Prawo i Sprawiedliwość. Jest za takim działaniem, za działaniem rządu polskiego. Jedynym rozwiązaniem jest samo rozwiązanie Sejmu, jest obalenie tego rządu i doprowadzenie do takiego rządu, który będzie zadbał o interesy Polski. Dzisiaj liczniki biją. Pieniądze nie płyną przez to działanie PiSu właśnie. Robert Telus, bardzo proszę, to pan zdradza polską rację stanu z tego, co słyszę. Nie, pani redaktor, pan poseł na koniec powiedział naprawdę sedno tej sprawy. O co chodzi europosłom i tym, którzy tak mocno krzyczeli w Unii Europejskiej? O to, żeby obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nic więcej. Bo to, działacie na szkodę Polski. I żeby obalić. I to jest wasz cel. Wasz cel. Nie macie innego celu. Działacie na szkodę Polski i Polaków. Pośle, dlatego trzeba was odsunąć. Jeden po drugim, panowie, bo się nie zrozumiemy. Bardzo proszę, Robert Telus dokończy i Stefan Krajewski. Ja mam do pana wielką prośbę. Niech pan posłucha wypowiedź pana szefa byłego, pana Kalinowskiego właśnie na tej debacie. To skandaliczna wypowiedź. Skandaliczna wypowiedź, która naprawdę, jeszcze raz mówię, nie uderza w rząd Prawa i Sprawiedliwości, tylko w Polskę. I to jest właśnie zdrada. To jest właśnie zdrada, o której mówię. Ja nie myślałem, że kiedy doczekam takich czasów, że polski parlamentarzysta wybrany przez Polaków w Unii Europejskiej będzie atakował Polskę i będzie mówił, namawiał, żeby nie dać środków Polsce. To jest skandal. Stefan Krajewski, bardzo proszę ad vocem i kolejne pytanie do panów. Podstawą takiego działania jest to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie potrafi rozmawiać z Unią Europejską, nie potrafi zbudować większości, która mogłaby obronić. Pokazuje rozstrzygnięcie, a rezolucja, która mówi, że pieniądze mogą popłynąć do ostatecznych beneficjentów, bo znowu to jest zagrożenie, że PiS nie potrafi tych pieniędzy wydatkować. Dobrze, to kolejne pytanie. Dziękuję panu bardzo. Robert Telus. Panie pośle, czy Polski Ład stoi pod znakiem zapytania, jeżeli te pieniądze nie wpłyną do Polski z funduszu unijnego? Panie redaktor, nie. My zrealizujemy to, co obiecaliśmy Polakom i będziemy to realizować. W najbliższych dniach, w poniedzieli, będzie ogłoszone pierwsze środki, które popłyną do samorządów. Panie pośle, bo pan mówi, że nie popłyną. Popłyną ponad 20 miliardów złotych. Samorządy na te pieniądze czekają. I to już w najbliższych dniach, proszę śledzić, mam na myśli pierwsze dni przyszłego tygodnia, będą ogłoszone naprawdę duże środki. Nie ogłoszone. Będą ogłoszone konkursy, które były ogłoszone wyniki konkursów, przepraszam, wyniki konkursów na duże środki dla samorządu. I będziemy realizować, pani redaktor, dlatego, że myśmy to obiecali Polakom. I my będziemy działać dla Polski do końca. Stefan Krajewski wierzy tym zapewnieniom? Co robi opozycja. Zobaczymy, jak te środki zostaną podzielone. Na razie były z klucza partyjnego dzielone, a nie na odpowiadające na realne potrzeby samorządów i Polaków. Jeżeli będą te środki uczciwie podzielone, będę pierwszy, który powie, że coś w końcu się PiS-owi udało, bo na razie niestety nie ma za co. Jeszcze do tych partyjnych środków. U mnie obok jest powiat rawski, tam rządzi PSL. PSL. Nie mogli przez wiele lat dostać środków na odbudowę szpitala. Dostali teraz, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Tak politycznie dostało PSL. Wielu burmistrzów i wójtów z Prawa i Sprawiedliwości dostawało przez wiele lat pieniądze, bo to były potrzeby realizowane dla mieszkańców i dla Polaków, a nie dla służb. Panowie, przechodzimy do kolejnego bardzo ważnego tematu. Sytuacja cały czas jest bardzo poważna. Straż Graniczna każdego dnia nas informuje o tym, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. I Marcin Przydacz, wiceminister Marcin Przydacz mówi o tym, że my wiemy, co mamy robić, my wiemy, a Unia Europejska nas wspiera w tych naszych działaniach. Tylko pytanie, czy to wsparcie nie jest za małe ze strony właśnie Unii Europejskiej, bo przecież chronimy granice również Unii Europejskiej. Ja zacytuję ocenę Polski i Komisji Europejskiej co do przyczyn kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej są absolutnie zbieżne. To sztucznie wywołana operacja hybrydowa ze strony reżimu Łukaszenki, ale zarzuca się teraz opozycja między innymi, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość współpracuje z Władimirem Putinem. No takie zarzuty tutaj słyszymy, że to Prawo i Sprawiedliwość jest proputinowską partią. Pan się uśmiecha, kiedy pan to słyszy? Robert Telus, jak pan to skomentuje? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, dlatego że zacznę od tego. Panie pośle, myślę, że pan w tej kwestii mnie poprze również. Byliśmy razem parę dni temu na Litwie, w Wilnie i byliśmy na granicy litewsko-białoruskiej. Rozmawialiśmy z pogranicznikami i w tej kwestii opozycja litewska, nie, cała klasa polityczna litewska jest jednoznaczna, mówi jednym głosem. W Polsce mamy pod tym względem pewien problem, poważny problem, bo oprócz wroga zewnętrznego mamy również wroga wewnętrznego i wroga, dobrze słowo, ale ludzi, którzy nas bardzo mocno krytykują i nie pomagają, tylko są przeciwko. To jest duży problem. Jeżeli mówimy teraz o tej walce, tam też Litwa będzie budowała płot. Myślę, że ten płot, ta zapora dużo pomoże. Pani redaktor mówiła o pomocy Unii Europejskiej. Oczywiście po raz kolejny Unia Europejska pokazała, że jest molochem takim niewładnym albo późnowładnym. To potrzeba jest dzisiaj działania i to mocnego działania. Oczywiście, że środki z Unii Europejskiej, które by pomogły budować te mury na granicy z Białorusią i w Polsce, i Litwie, i Łotwie, byłyby nam bardzo potrzebne. Ale Unia Europejska zajmuje się w tej chwili takimi rzeczami, o których mówiliśmy wcześniej, politycznymi. Zajmuje się rzeczami światopoglądowymi, a nie zajmuje się tym, co najważniejsze, bezpieczeństwem Europejczyków. Bardzo proszę, Stefan Krajewski. Wiceminister Przydacz dodał również, że migranci są zachęcani i płacą za przyjazd na granicę polsko-białoruską. O tych przypadkach my już wiemy. Nie jest to tajemnicą, że są to osoby manipulowane właśnie tym reżimem Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Kto pana zdaniem dzisiaj najbardziej przeszkadza w ochronie tej granicy polsko-białoruskiej? PSL zdaje się, że również nie chce przyjmować nielegalnych imigrantów. Przede wszystkim od początku nasze zdanie jest niezmienne, że zdajemy sobie sprawę, że jest to wojna hybrydowa, jest to odsłona takiej wojny hybrydowej, wywołana oczywiście przez Łukaszenkę, ale na pewno za przyzwoleniem, za zgodą Putina. Od początku co do stanu wyjątkowego mieliśmy inne zdanie, natomiast co do zapory poparliśmy budowę zapory. Też nie wolno zapominać o budowie takich mostów humanitarnych, przejść humanitarnych, bo to też musi funkcjonować. Natomiast tutaj faktycznie to, co pan poseł Telus mówił, byliśmy na Litwie, tylko trzeba, i do tego zachęcam przedstawicieli partii rządzącej, rozmawiać z opozycją. Nie mówię, że ze wszystkimi, bo są osoby, które co by nie powiedziano, co by nie próbowano zrobić i tak wszystko skrytykują. My jesteśmy tą opozycją, chyba byłoby za słodko, gdybyście ze sobą tak rozmawiali. Dlatego jesteście opozycją. Ale w międzynarodowych, sprawach bezpieczeństwa Polaków powinien być jeden głos, bo możemy się kłócić o to upartyjnienie jakichś tam instytucji, jakichś spółek Skarbu Państwa, ale to są rzeczy ponad nami i powinniśmy tutaj wszyscy jednym głosem mówić. Co do umiędzynarodowienia dawno mówiliśmy, że trzeba umiędzynarodowić ten problem, trzeba znowu z instytucjami Unii Europejskiej rozmawiać, z Frontexem, nie po to, że liczymy, że Frontex wystawi nam tysiące tutaj swoich oficerów i oni będą strzec tej granicy, ale też pokazać, jaki mamy główny problem na granicy, to, że faktycznie środki powinny być zabezpieczone unijne na budowę tej zapory, bo dbamy nie tylko o własną granicę, ale o całą granicę wschodnią Unii Europejskiej. Przecież wiele krajów członkowskich mierzyło się z tym problemem migrantów, tak? Czy na południu Europy, ale to dzisiaj od wschodu. Niektórzy zdaje się, że chyba chcą powrotu do 2015 roku, bo chyba niektórzy nie pamiętają, co się działo w Niemczech w tamtym czasie. Dzisiaj Niemcy już inaczej właśnie podchodzą do tej nielegalnej imigracji. I ta dyskusja jest tu potrzebna, też taki konsensus, bo tak jak i to, co na Litwie zobaczyliśmy. Tak. Panowie, ostatnie moje pytanie. Bardzo proszę, jednym zdaniem. Razem jesteśmy winni tego. Byliśmy i odwiedziliśmy również naszych funkcjonariuszy, którzy tam pomagają. Mam na myśli policjantów, mam na myśli tutaj pograniczników. I między innymi pan poseł mówił o tym, żeby Frontex, tam w ramach Frontexu pojechali nasi pogranicznicy i pomagali. Także tutaj wielka też ukłon do naszych służb, które tam pojechały na Litwę i pomagają. Panowie, ostatnie pytanie. Wczoraj bardzo ważne wydarzenie, ważne dla kogoś na pewno, czyli wniosek złożony właściwie z inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale pod tym wnioskiem podpisały się wszystkie kluby i koła opozycyjne. Mówię oczywiście o powołaniu Komisji Śledczej w sprawie przesłuchiwań świadków w sprawie Mariana Banasia. Jest na to w ogóle szansa, czy nie, Robert Telus? Nie wiem, panie redaktor, czy jest potrzeba, żebyśmy podnosili sprawę Banasia tak wysoko, skoro to dotyczy tylko jednej osoby. No padły wczoraj poważne słowa co do działań służb. Ale panie redaktor, są odpowiednie służby w Polsce. Mam na myśli i CBA, ABW, mam na myśli prokuraturę, które się tym zajmują. I czy komisja śledcza, pani redaktor, ma pani wrażenie, czy ona pomoże, czy tylko po prostu bardziej nagłosi sprawę? No ja myślę, że nagłosi. I myślę, że posłom opozycji chodzi o jakiś taki szum wokół tego. Ja myślę, że są odpowiednie służby, które powinny w zaciszu pracować, w ciszy, żeby tą sprawę wyjaśnić do końca. Oczywiście, a jak pan skomentuje to, że Konfederacja też podpisała się pod tym wnioskiem? Jak pan to skomentuje, że Konfederacja również się podpisała pod tym wnioskiem, Robert Telus? Przepraszam, nie usłyszałem pytania. No, jest w opozycji Konfederacja, dlatego podpisała się pod tym wnioskiem. Stefan Krajewski na koniec. Czy osoby, czy te wszystkie kluby i koła, które podpisały ten wniosek, to oznacza, że będziecie razem walczyć z rządem Prawa i Sprawiedliwości? Że to będą jakieś już zakusy do kolejnych wyborów? Tu nie chodzi o walkę z rządem Prawa i Sprawiedliwości, ale wyjaśnienie tej konkretnej sytuacji. Jeśli słyszymy od prezesa Najwyższej Izby Kontroli, że były próby nacisku, by fałszować zeznania, no to jest to ogromna nieprawidłowość. Bo to jest ta instytucja, która ma pokazywać nieprawidłowości, a tu z drugiej strony mamy takie działanie, więc to trzeba bezwzględnie wyjaśnić, bo się okazuje, że te służby, na które powołuje się pan poseł Telus, zawiodły. Jeśli zawodzi to tak jak w wielu kwestiach były powoływane komisje śledcze, żeby wyjaśnić, żeby też i nagłośnić pewne działania, które są niezgodne z prawem, no to trzeba to przeprowadzić. I dziękuję panu bardzo za dzisiejszą rozmowę. Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, oraz Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość, byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję panom, dobrego weekendu życzę, a już za chwilę kolejna część programu. Dziękuję bardzo.